Witam szanownych państwa w kolejnej odsłonie programu Dyplomacja i Biznes. Mamy dzisiaj przyjemność gościć pana ambasadora Marka Makowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I posłuchamy dzisiaj o jego doświadczeniu życiowym w pracy dyplomatycznej oraz w pracy na styku z Polonią i biznesem. Panie ambasadorze, pracował pan najczęściej na styku z Polonią. Czy był to wybór pański, czy kwestia czystego przypadku? No, w latach, kiedy ja zaczynałem swoją karierę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, był to 79 rok, niespecjalnie można było wybierać. A ja jeszcze nie byłem pieszczochem tamtej władzy. Musiałem czekać przez 7 lat do 86 roku, zanim zaproponowano mi pierwszy wyjazd na placówkę. I zaproponowano mi taki wyjazd, którego moi koledzy, rówieśnicy w ministerstwie niespecjalnie chcieli, bo to był odległa placówka, tak, i trudna, bo za taką uchodziły wtedy placówki polonijne. Była to placówka w Kurytybie. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak zdeterminuje ten wyjazd, ten przypadek, jakby to nie nazwać, tak, moją dalszą karierę, jaki ten przypadek będzie miał na nią wpływ. I w sumie no mogę dzisiaj powiedzieć, że jestem facetem zawodowo spełnionym, tak, i to dzięki temu przypadkowi w jakimś sensie, bo to, że miałem tą możliwość współpracy z Polonią, było dla mnie i satysfakcjonujące, i jednocześnie no, czułem, że spełniam się zawodowo, że jestem potrzebny, że potrafię dobrze tutaj działać w tej dziedzinie. Kurytyba to miasto postrzegane jako miasto ludzi pochodzenia polskiego. Kurytyba jest takim centrum polonijnym w Brazylii. Jest to chyba poza granicami Polski drugie miasto o największej liczbie osób polskiego pochodzenia zamieszkującej to miasto. Szacuje się, że w Kurytybie i San José dos Pinhais, to jest takie przyległa miejscowość, można powiedzieć. No nie ma, jest zatarta granica między Kurytybą i San José dos Pinhais. Łącznie mieszka około 300 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Do tematu tego jeszcze wrócimy, a chciałem się zapytać teraz, jak pan trafił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w wyniku własnej decyzji, czy namowy na przykład znajomych, czy pod wpływem własnej rodziny? Kiedy w 79 roku kończyłem studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, dzisiejszej Szkole Głównej Handlowej, no, zaczęły się pojawiać różnego rodzaju propozycje, podpowiedzi ze strony mojego ojca, tak, ze strony przyjaciół, kolegów. No radziłem się, nie byłem przekonany i nagle pojawiła się taka informacja, że po raz pierwszy w historii PRL na fali tego fermentu, który w tym czasie w Polsce powstawał, rodziła się Solidarność, rodziły się, że tak powiem, pomysły na to, że Polskę trzeba zmienić, tak. I MSZ po raz pierwszy w historii, w czasach PRL-u, postanowił dokonać naboru 12 pracowników na podstawie konkursu. Dowiedziałem się o tym konkursie w ostatniej chwili dosłownie i ledwo zdążyłem złożyć papiery, tak, od razu był egzamin i to trudne były egzaminy językowe, musiałem zdawać dwa języki i oprócz tego był egzamin z wiedzy ogólnej, możemy to tak nazwać, też niełatwy. I ku własnemu zdziwieniu okazało się, że jestem w tej dwunastce, która została zakwalifikowana. Rozpocząłem pracę niedługo potem, zaraz po obronie pracy magisterskiej, bo to jeszcze ten konkurs, stawałem do tego konkursu przed obroną pracy magisterskiej. Tuż po obronie pracy magisterskiej podjąłem pracę w MSZ, przepracowałem 2 miesiące, no i zostałem powołany do służby wojskowej, no bo wtedy po studiach była obowiązkowa roczna służba wojskowa w Szkole Oficerów Rezerwy. Pełniłem tę służbę w Elblągu, w wojskach zmechanizowanych. Mówię o tym, bo chcę tutaj uzmysłowić, że to nie było tak, że to jakaś tak wielkie halo, że w MSZ-cie się nagle znalazłem i że to mnie uchroniło przed służbą wojskową. Nie. W Elblągu przez 6 miesięcy czołgałem się w śniegu i w błocie. Dzisiaj to wspominam jako fajną przygodę, ale wtedy wcale nie było mi fajnie, tak? A oprócz tego, 80 rok, kiedy pełniłem tę służbę w Elblągu, tak, to był ten rok, kiedy, no dzisiaj już wiemy, no było poważne zagrożenie interwencją wojsk sowieckich w Polsce.
I my w jednostce, która była tuż przy granicy przecież, tak, mieliśmy ten dylemat, żeśmy z kolegami rozmawiali, a co się stanie, a co my zrobimy, a co nasi dowódcy zrobią. Tak. Mój ojciec walczył w powstaniu, ja nie miałem wątpliwości, co należałoby zrobić. Na szczęście no, ten scenariusz nie spełnił się i nie trzeba było takich decyzji dramatycznych podejmować. A jak wojsko traktowało takiego początkującego dyplomatę, bo to było w pańskich papierach? W ogóle to ich nikogo nie obchodziło, byłem traktowany jak każdy inny, jak trzeba było w błoto rzucić takiego szeregowego podchorążego, to się go rzucało i on musiał się czołgać. No takie były czasy, tak. Pamiętam w maju mieliśmy poligon, no w maju powinno być ciepło, teraz są takie ciepłe maje, tak. A wtedy my żeśmy pod gołym niebem musieli przenocować przy temperaturze minus 4, po czym nad ranem trzeba było szturm, że tak powiem, przeprowadzić na wzgórze sąsiednie. Wszyscy byli zmarznięci jak dosłownie jakieś lodowe twory, no ale trzeba było ten atak przeprowadzić. Generalnie, no tak jak mówię, no była to przygoda, niczym się nie różniło pierwsze 6 miesięcy szkoły oficerów rezerwy od służby zasadniczej, taka jest prawda. No traktowali nas może odrobinkę lepiej niż żołnierzy w służbie zasadniczej, może mieliśmy odrobinkę lepsze jedzenie, ale przecież absolwenci uczelni w tamtym czasie, to był przekrój, wielu kolegów miałem z Solidarności w jednostce, tak, którzy no bardzo, bardzo, znaczy jeszcze wtedy Solidarność nie istniała, de facto nie została zarejestrowana, ale już ten ruch istniał i mieli te przekonania. Również nasza kadra oficerska wcale nie była taka, powiedziałbym, komunistyczna, jak to dzisiaj przedstawiają. Tak? To było bardzo patriotyczne, takie patrzenie na rzeczywistość polską. Czyli po manewrach i ćwiczeniach w śniegu w końcu pan zostaje wysłany na pierwszą placówkę do kraju uznawanego za tropikalny. No tak, ale to 6 lat później. To aż 6 lat musiało minąć, zanim na tą placówkę pojechałem. Wcześniej jeszcze wróciłem do pracy. No, przez 6 lat przepracowałem w centrali jako referent, później starszy referent. Później czułem się już najstarszym referentem, bo wszyscy moi koledzy już jakieś mieli wyższe stopnie, a ja nadal byłem starszym referentem. No i stąd, tak jak mówię, no, pieszczochem na pewno nie czułem się i nie byłem. Ale nie wspominam tego źle, uważam, że uczciwie pracowałem, dawałem z siebie wszystko i tutaj w kontekście jeszcze tych politycznych przemian i tego, co zaszło w 1981 roku, to powiem, że zaraz po powrocie z wojska trafiłem do MSZ-u, gdzie też był ferment i też trwała dyskusja na temat, a co zrobimy, jak Ruscy wejdą, tak? Bo taka groźba wciąż istniała. I kiedyś zapytał mnie o to wprost syn jednego z generałów, który blisko współpracował z Wojciechem Jaruzelskim na korytarzu, żeśmy się spotkali. Mówi, Marek, jakby Ruscy weszli, to co robimy? A ja w ogóle bez namysłu mówię, no budujemy barykady. No. taka karma po prostu. I jak ktoś myśli, że wtedy w MSZ-cie coś, za powiedzenie czegoś takiego spotkała mnie kara, no nie. Tak samo nie spotkała kara kolegi, który kiedyś na zebraniu w resorcie, tak, w tym samym roku 81, wyszedł na mównicę i powiedział, trzeba wstrząsnąć tym skostniałym gmachem, mówiąc o gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oczywiście wzbudziło to szmery wśród starszych pracowników ministerstwa, ale generalnie nic się temu koledze nie stało i on również mógł dalej pracować bez problemów, że tak powiem, kontynuując swoją karierę dyplomatyczną. A proszę mi powiedzieć, czy ten skostniały budynek Ministerstwa Spraw Zagranicznych dobrze przygotowało młodego referenta do tej pierwszej misji zagranicznej jako dyplomatę? Według doświadczonej oceny teraz pańskiej po tylu latach? Sądzę, że tak. Nie brakowało mi wiedzy, kiedy przyjechałem na placówkę. Może trochę wiedzy praktycznej, tak? No bo zawsze pierwsza placówka, to się dopiero tą wiedzę praktyczną zdobywa. Ale generalnie od strony teoretycznej byłem dobrze przygotowany. Przeszedłem cały cykl szkoleń, które przed wyjazdem wtedy były obowiązkowe. I mogę powiedzieć, że było to było dobrze zorganizowane. To było coś fajnego.
Czyli dyplomata trzeba przygotować, szkolić, innymi słowy. Dyplomata musi być przygotowany. Jest największym nieszczęściem naszej dyplomacji, jeżeli obejmuje stanowisko za granicą ktoś, kto nie zna języka, ktoś, kto nie zna specyfiki kraju, w którym przychodzi mu pełnić służbę, tak? Ktoś, kto nie ma wiedzy w kwestiach czy to politycznych w kontekście współpracy Polski z krajem pełnienia służby, czy nawet w kwestiach konsularnych, bo przecież i te kwestie są bardzo ważne. Zatem Brazylia staje się dla pana jakimś azymutem. Czy mając kontakt na placówce z tak ogromną społecznością pochodzenia polskiego, jak pan ocenia, było to trudne zadanie, trudna misja dyplomatyczna, budować u tej społeczności więź z macierzą, martwą więź? No więc zależy od tego, jak to się mówi, punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia, tak? Faktycznie, brazylijska Polonia jest drugą największą po Stanach Zjednoczonych Polonią na świecie. Liczy około 2 milionów mieszkańców. Ostatnio ambasador Brazylii w Warszawie mówił nawet o 3 milionach, tak, przedstawicieli Polonii. No ale sądzę, że to jest trochę wygórowana liczba. Natomiast 2 miliony to z pewnością. To ja nie miałem nigdy wątpliwości, to wynika z przybliżeń statystycznych. Nigdy tej Polonii władze brazylijskie nie były zainteresowane, żeby ją policzyć. Policzyli ją polscy inspektorzy oświaty w okresie międzywojennym i później na podstawie przybliżeń statystycznych dochodzimy do tej cyfry. Wtedy, kiedy policzyli to w 1936 roku, tak, inspektorzy oświaty, Polonia w Paranie stanowiła 10% mieszkańców stanu Parana. To było 120 tysięcy osób, a stan Parana liczył wtedy 1 200 000 mieszkańców. Dzisiaj stan Parana liczy 12 milionów mieszkańców, czyli w samej Paranie mamy 1 200 000 osób polskiego pochodzenia. Zwłaszcza, że rodziny polonijne, głównie w obszarach wiejskich, tak, to były rodziny, które miały wiele dzieci. I tutaj ten rozwój demograficzny następował. Taki model rodziny polonijnej na wsiach w Brazylii, w Paranie, to było 2 plus 10. To też mało kto o tym wie. Warto o tym powiedzieć, bo to taka ciekawostka. 2 plus 10. Tak, 10 dzieci średnio tak na rodzinę wypadało. Bo potrzeba było rąk do pracy na roli, tak? Więc tam nie ustawał ruch, że tak powiem. Natomiast jeśli chodzi, czy to była misja trudna. W Departamencie Konsularnym w tamtym czasie pokutowała taka, nazwijmy to uszczypliwie, mądrość ludowa, tak, że każda praca konsularna, czy to przy wizach, czy przy paszportach, czy nawet przy ekspedycji zwłok, jest lepsza od pracy z Polonią. No ja oczywiście się z tego zawsze śmiałem i śmieję do dzisiaj, no ale jak popytać kolegów z Departamentu Konsularnego, to i pewnie do dzisiaj niektórzy uważają, że praca z Polonią uchodzi za bardzo trudną. Dla mnie taką trudną ona nigdy nie była. Co więcej, czy potrafiłem czerpać z niej wielką satysfakcję. A gdzie były postrzegane te trudności w pracy bezpośredniej z Polonią? No przede wszystkim chodzi o to, że działacze polonijni bywają bardzo wymagającymi, że tak powiem, rozmówcami. Bywają osobami, które często nie unikają konfliktów, tak, nie potrafią unikać konfliktów między sobą. I konsul staje się bardzo często taką osobą, która musi być neutralna wobec tych konfliktów, a jednocześnie mieć niesamowicie dużo cierpliwości, wysłuchując, tak, bardzo często tych skarg, tych argumentów, które nie są całkiem przekonywujące, tak, na temat tego, że jakaś inna organizacja polonijna zrobiła to czy tamto źle. W mojej karierze zdarzyło mi się również, że działacz polonijny, jeden z ważniejszych działaczy polonijnych w Brazylii, przyszedł ze skargą do mnie, na mnie, tak, że ja coś źle zrobiłem. Co wynikało między innymi właśnie z kwestii biznesowych, tak, bo będąc drugi raz konsulem, ja pełniłem w Kurytybie funkcje konsularne 3-krotnie, tak, łącznie prawie 20 lat pracy w jednej miejscowości Kurytyba. I za drugiej kadencji mojej, widząc, że właśnie następuje takie zapotrzebowanie
na wzmocnienie, na impuls dla współpracy gospodarczej Polski z Brazylią, powołałem w Kurytybie Polonijną Radę Biznesu. Do tej rady zaprosiłem najwybitniejszych przedstawicieli Polonii, zwłaszcza oczywiście z biznesu, tak, ale również i kilka postaci, które były bliższe świadkowi akademickiemu. No i jednej z organizacji polonijnych się to nie spodobało, tak, i prezes przyszedł do mnie, żeby przekazać mi informację, że to nie może być tak, że konsul powoduje powstanie jakiegoś nowego tworu, który jest konkurencyjny wobec tej organizacji polonijnej, której on jest prezesem. No, było mi niezwykle przykro, dlatego, bo ta Rada Biznesu miała powstać, powstała w zasadzie, tak, po to między innymi, żeby wesprzeć finansowo jego organizację. I jak mu to powiedziałem, on nadal mi nie wierzył i koniec końców ja musiałem się powoli wycofać z tego, bo rzeczywiście nie chciałem powodować konfliktów. I przekazałem członkom tej Rady Biznesu tę informację o tym spotkaniu. I oni w zasadzie no, pod wpływem impulsu, pod wpływem emocji postanowili, że dalsza współpraca nie będzie kontynuowana, że rady dalej nie będzie. No bo rzeczywiście naszym zamiarem było wspieranie tych organizacji polonijnych, tych starszych organizacji polonijnych, które działają głównie na niwie kulturalnej i które no, mają poważny problem, jeżeli nie jest to problem w ogóle taki absolutnie wynikający z tego, że faktycznie to jest nie do rozwiązania. To jest problem z finansowaniem swojej działalności. Tak? W Brazylii brak sponsorów dla organizacji polonijnych. Brak jest też, te organizacje nie mają składu członkowskiego też tak dużego w tej chwili, żeby móc się utrzymywać ze składek. Największa organizacja polonijna w Brazylii, jaką był Unią Juventus, kiedyś licząca ponad 5000 członków, tak, no, Też upadła z powodów finansowych. Dzisiaj jest w szczątkowej formie, istnieje, ma 40-50 członków, tak? Sprzedała cały prawie majątek i tak to się skończyło. Biznes mógł wesprzeć tę organizację polonijną, no ale niestety nie udało się. Czyli to środowisko, co wynika z tego, co pan ambasador mówi, jest bardzo podzielone, środowisko polonijne. Środowisko polonijne na całym świecie jest podzielone. To nie jest jakaś specyfika brazylijska. No, w Brazylii mieliśmy taką sytuację dosyć anegdotyczną, że były dwie organizacje. Jedna nazywała się Braspol, a druga Polbras, tak, które się zwalczały. Ja próbowałem łagodzić te spory. W jakiś sposób starałem się być tym mediatorem w kontaktach, zwłaszcza jak przyjeżdżały z Polski jakieś delegacje, polskiego Sejmu, Senatu, tak, no to obu panów prezesów starałem się namówić, żeby podali sobie rękę. Czasami to dawało skutek, czasami nie. No nie wszystko w pracy konsularnej, w pracy z Polonią się udaje, tak. Ja mówię tutaj, jak było, nie owijam w bawełnę, ale generalnie koniec końców w sumie wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy, bo to jest to, co opowiadam, to jest w pewnym sensie już historia Polonii brazylijskiej. Na dzień dzisiejszy już nie ma tych konfliktów w brazylijskiej Polonii. Ta współpraca wygląda o wiele lepiej. Również sądzę, że i konsulat łatwiej może z tą Polonią współpracować, zwłaszcza, że ma w tej chwili dosyć potężne środki finansowe na współpracę z Polonią, których ja, będąc konsulem, nigdy nie miałem. Tak więc ta współpraca dzisiaj wygląda łatwiej, ale trzeba być bardzo ostrożny, bo przy dzieleniu środków to też bardzo często staje się źródłem potężnych konfliktów polonijnych. A jednym z, wydaje mi się, zadań, które każdy konsul powinien sobie stawiać, tak, pracy z Polonią, to jest to, żeby łagodzić te spory, żeby ich unikać. Pięknie pan zakończył. Dziękuję państwu. Mam nadzieję, że będziemy oczekiwać z niecierpliwością następnego spotkania z panem ambasadorem Makowskim. Bardzo dziękuję panu za spotkanie. Dziękuję serdecznie.